Jeżeli chodzi o cięcie sosny, sporo osób się pyta zawsze o to. Zawsze jest to problematyczne. Najczęściej ludzie nie chcą jej ciąć. Ważnym jest, żeby ciąć świeże przyrosty, maksymalnie dwuletnie. Czyli jeżeli mamy ten przyrost z tamtego roku i poprzedni, to maksymalnie najlepiej by było przyciąć go w tym miejscu, tak? Skracamy wtedy naszą roślinę, nie będzie nam się wylewała na tą stronę, a w tym miejscu powstaną nam nowe pąki, które w przyszłym roku pięknie nam rozkrzewią tą roślinę. Drugim sposobem jest, jak zaczynają nam, ale to późniejszym już terminem, kiedy nam wyjdą te tak zwane świeczki, można je ukręcać, tak? Można ukręcić taką małą świeczkę i też jest roślina przycięta z karlona, albo dużą w połowie jej wysokości. Więc w ten sposób będziemy cieli naszą roślinę. Pamiętajmy, że maksymalnie dwuletni przyrost, wtedy ona jeszcze jest nam w stanie tutaj pięknie się rozgałęzić. Co jest istotne, aby ten cały zabieg robić w taki dzień jak dziś, kiedy jest słońce, kiedy jest lekki wietrzyk, może być nawet lekki mrozek, ale ważne jest, żeby słońce i wiatr tą rankę, która nam dochodzi, która nam się powstaje, bo ta roślina już zaczyna żyć, żeby ją szybciutko zagoiła. I wtedy ta roślina będzie bezpieczna i nie narażamy jej na dodatkowe infekcje. Tutaj pokażę Wam po drugiej stronie, jak wygląda to przycięcie po latach. Naszą tą kosorzewinę też intensywnie tniemy, bo byłaby za duża. Tu widać cięcie w tym miejscu, gdzie mój palec. W tamtym roku ją przycięłam. Co ona spowodowało? Spowodowało to, że ruszyła z oczek uśpionych, które były poniżej i nam stworzyła piękny wachlarz i zrobiła się skarlona. W tym roku tak samo będziemy ją przycinali, bo przycinając ten pęd uruchomimy te boczne pędy, więc ona się nam rozgałęzi, a na tej gałązce powstaną nowe pąki. Tak o cięciu iglaków, czyli sosen i kosodrzewi. Bardzo dobrą rośliną do ogrodu, pochłaniającą bardzo duże ilości zanieczyszczeń, najwięcej zanieczyszczeń, pochłania cis. Dlatego u nas stworzyliśmy od ulicy, którą tutaj mamy, bardzo intensywny, wysoki żywopłot. Ten żywopłot był cięty wczesną jesienią, dlatego teraz o tej porze roku nie wymaga cięcia, ale jeżeli mamy czy to cisa, czy to jakikolwiek inny żywopłot, należy go ciąć teraz wczesną wiosną, jeżeli mamy na to czas, więc zalecam też cięcie jego. Ale pamiętajmy, pogoda ładna i będzie się świetnie do tego nadać. Jeżeli chodzi o cięcie jałowców płożących, ważnym jest, aby nadcinając, obciąć gałązkę w tym miejscu, aby nie było widać cięcia, tak? Czyli spowodowaliśmy, że teraz jest przykryte to cięcie i wygląda całkiem sympatycznie ta roślina, a nie będzie już w tą stronę nam rosła. Tak samo w tym przypadku tego jałowca przepięknego zrobimy w ten sposób, tak? Tu mamy prokumbensa, pięknie będziemy go skracali. Tak, aby nie było widać przycięć. I takie cięcie kosmetycznym cięciem spowoduje, że będziemy trochę bardziej zrelaksowani i ten dzień będzie nam się wydawał o wiele milszy. Zapraszam do oglądania nas w następnych odcinkach.